tym roku dni Skoczowa rozpoczęły się nietypowo. Już w piątek w godzinach przedpołudniowych odbywał się festyn o nazwie Rzemiosła Średniowieczne. Znaczy, chcieliśmy troszeczkę zmienić jak gdyby początek tych naszych dni Skoczowa, dlatego wpadliśmy na pomysł, że zorganizujemy taki jarmark, a właściwie pokaz takich rzemiosł średniowiecznych właśnie na skoczowskim rynku, żeby te rzemiosła i ta impreza nawiązywała do naszej historii, bo Skoczów zawsze rzemieślnikami, rzemiosłem słyną i stąd tu są między innymi pan, który jest gancarzem, jest tu, mamy ceramikę, wiklinę, mamy filc, oczywiście filc wiadomo dlaczego, bo tu jest ta fabryka ciągle Polkapu, która słynęła już przed wiele dziesięcioleci i z kapeluszy i w ogóle z obróbki filcu, w ogóle z produkcji filcu. Także chcieliśmy i nawiązać do historii, pokazać ludziom coś tak bardziej empirycznie, że każdy sobie przyjdzie, sprawdzi, dotknie, jak się co robi. Na skoczowskim rynku mogliśmy spotkać twórców prowadzących warsztaty, między innymi z wikliniarstwa. Staram się z tej wikliny, no bo taki tradycyjny bardzo jest rzemiosło, ale staram trochę tak ją wykorzystać w jakiś taki bardziej nowoczesny sposób, jak przystosować do czasów, czyli próbuję na przykład ją używać jako materiał do rzeźby. No i staram się robić takie formy ogrodowe, no to nie jest nowość, ale robię też z takiej brązowej wikliny korowanej rzeźby takie do domów bardziej, wykorzystując ją jako materię plastyczną taką tylko do tego. Bierzesz za następną osnowę i na zewnątrz. To są często takie proste rzeczy, ale to są akurat te rzemiosła, to są jedne z tych najstarszych w dziejach ludzkości, więc one są takie same praktycznie, czy to jest w Ameryce Północnej, Południowej, Aborygeni, wszędzie lepią na przykład garnki, wyplatają kosze, obrabiają tkaniny najróżniejszego rodzaju, więc to jest coś takiego troszkę atawistyczne, ale chcieliśmy, żeby to w nawiązaniu do tej naszej historii właśnie na skoczowskim rynku się pokazało, żeby ludzie mieli możliwość dosłownie wszystkiego dotknąć, nawet posmakować, aby tak powiedzieć, troszkę dalej. To jest tradycja rodzinna, no w moim przypadku to jest praktycznie od dzieciństwa. Także nie jest to mój zawód wyuczony, ale przyuczony od dziecka. No jest to taka terapia zajęciowa, no, wszystkie naczynia są wykonywane tradycyjny sposób na kole, następnie suszone, wypalane, malowane, dekorowane, szkliwione. Wszystko jest tą metodą tradycyjną wykonywane. I to jest wpisane w taki grant, który mamy z Cieszyńskiej Krainy, który jest pozyskany z Urzędu Marszałkowskiego. To, co tu pokazujemy, jest częścią pewnej całości, którą się nam nie udało, co prawda, zrobić jako całość. Finałem miał być między innymi wyjazd dwóch autokarów młodzieży na bitwę pod Grunwaldem, na 600-lecie w tym roku, nie? Co już nam nie wyszło przy tych pieniądzach, ale myślę, że został zrobiony fajny pierwszy krok i możemy na przykład w przyszłym roku to powtórzyć, zahaczyć znowu, tak jak to było w planie, do Podobory, pod Cieszyn, do tego ogrodziska. Nie robimy na kole, tylko właśnie takie poznajemy inne techniki. I teraz właśnie też dzieci sobie tutaj robiły takie aniołki z gliny, miseczki malutkie z właśnie techniką wałeczkową. Znaczy ta technika wałeczkowa właśnie, to jest jedna z najstarszych, bo tak kiedyś panie lepiły naczynia, bo innych nie było. No i to jest, nie są takie dalekie, tyle że mamy inne piece, bo teraz są elektryczne, a kiedyś wypalano to albo w takich tunelach robionych w ziemi, albo no, tak najczęściej właśnie. Bo zaczęło się od tego, że przypadkowo ktoś rzucił kosz wiklinowy oblepiony gliną do ogniska i zauważono, że właśnie ten kosz jest bardziej taki nieprzepuszczalny, można w nim donieść wodę i wtedy tak to się zaczęło.